Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku choć bajeram oczywiście. No i dzisiaj spinam zestaw, bo jedziemy na żniwa. Znaczy, wróć. Żniwa będą w tle, a ja jadę na kiszonkę. No tylko nowy zestaw sobie kupiłem, przyczep. Zapomniałem, że to jest rewers. Kupiłem sobie Brandnerkę i Rajsia. No zestaw taki sam jak na od zera mieli chłopaki. Ale pojemny, bo 51 ton, więc z tego sobie go kupiłem. A źle skręciłem, bo nie w tą stronę. Bo miałem tak cofnąć. Nie, czekaj, bo ja zapomniałem jak się cofał w ogóle przyczepami. O, teraz, dobra. Już dawno się nie cofało. No i dobra, do przodu, oczywiście od razu zakres E. Oczywiście E6 od razu i ogień. No i trzeba jechać, bo Tryon ma pełno już. Więc tak na styk w sumie się wyrobiłem. Z ogarnianiem save'a. Jeszcze takie ogarnianie save'a było, że wszystko musiałem... Znaczy, ogólnie ogarnianie save'a dzisiaj wyglądało tak, że musiałem wszystko pracowników ustawić. I ogarnąć im przyczepy. Tryon jest tam. No ja nie chciałem już czekać na tym skręcie, więc pojechałem sobie tędy. Tutaj swój zestaw postawię. Albo tutaj, o. I tutaj będzie stał i tutaj powinien Tryon sobie ogarnąć. A ja teraz myślę, czemu on się tu zablokował? No i dobra. Rzepak sobie w tle będzie koszony. Mnie to nie interesuje dzisiaj. Mnie interesuje kiszonka na polu numer 28. No. Zestaw już stoi, więc trzeba zrobić tak. Jakiś szybki kurs tutaj zrobić. Dwie sztuki narożnik. Obrót. I wygeneruj kurs. Dobra, dobra. Oczywiście 10 na godzinę. Dobra. No i kiszoneczka dzisiaj była głównym planem na odcinek. Po kukurydzy trzeba orać, więc tutaj mam w sumie tego subsidera całego dużego, więc tutaj na spokojnie będzie szła orka. Raz, dwa będzie zaorany. I tutaj tą drogę się od razu pozbędę po żniwach. Bo tutaj się dołączy do tego pola i to będzie już pole na gotowo zrobione. Już tutaj nic nie będzie grzebane przy tym polu, ewentualnie tutaj kiedyś. Jak się będzie nudzić, to ten teren tam poprawię lekko. Teraz pytanie, czy ścieżkarnia mi ogarnie? Czy ja będę... Czy ja mogę stać sobie w tym miejscu? Nie, nie mogę. Muszę czekać, aż on się wetnie. Bo inaczej ja tutaj nic nie zrobię. Kołem przygniaczą trochę pszenicy, ale to nic. Ale dobra, tu mogę chyba stać. Tutaj nie powinien się zablokować. O, żeś Tryon odwalił teraz. Puszczę go od tego punktu. 195. O, dobra. I tam w tym czasie akurat się ścieżkarnia narodziła. Trochę tej kiszonki będzie, tak mi się wydaje. No na pewno, jak już mam 20-30 ton, zrobiłem dopiero po jeden przejazd.
Kiszonki zawsze dużo było, więc... Będzie ciekawie w sumie sypać na ten silos. Nie wiem jeszcze jaką prędkością jeździć na tym silosie, ale to się zobaczy. I tutaj John Deere pokazuje, że za 30 minut będzie koniec. A tak sobie sam mówię, za 30 minut to było. No już to kurwa, co tam graje. No a co, sobotę jest? A czy ty poniedziałek, czy sobota, czy... To co? Czy niedziela, to wszystko rozmawia, nie wiem. Dobra, kręć tam przyjdzie. Ale zaraz będzie pełno jeszcze, bo po tym przejedzie. Co? No mogę zaraz. Trzeba zobaczyć, czy się tu pobiera wszystko. Pobiera. Ale idzie. No i pierwsze 63 to nie jest. Nie wiem, czy jak to do się będzie sypać. Ale może po żniwach nowe poleko. Bo mam ciekawy plan. Tak mi się wydaje coś. Wiem, że kredytu mam dużo, ale sobie dobiorę jeszcze. Bo czemu nie? Torem jest pełny. Wolant się rysypuje. Wszystko idzie jak zegarko. Ale żeby tylko jak najwięcej się skosili. No. I będzie luks. Tu jest ten wjazd jeszcze, ten cholery. A jedno przesyłko. Albo wysadzę jedno. Cały płot sprzedałem. No dobra. Nikt tak na razie fizycznie ogarnę tylko. Albo w sumie nie chcę w jednym miejscu. Później będzie akcja rozpychania tego. Dobra, przyjemny.
powrotem na pole. Bo kiszonka stygnie. Witam, witam. Co to chyba jest za reklam? A, bo ja stary oglądam. Co? Nie wiem. Nic. Dobra, dobra, dobra. Login. Tu trzeba jakieś fajne pole jeszcze zrobić. Kupić. Ja myślałem nad polem numer 30, ponieważ iż gdyż tam rośnie pszenica. A wiadomo, że im więcej pól, tym lepiej. No niby można. Lecz dopiero. Wiesz jak jest. 9:50, czyli mamy jakieś 15 minut odcinka. Coś takiego. Nie wiem, ile kiszonki będę robił. Oczywiście ile minut, tak? Na odcinku. A nie, 12 minut, dobra. Jeszcze mam 20 minut. Chcę taki 30-minutowy odcinek zrobić, więc dookoła na pewno obiadę. A czy paskami ze skoszę tego, to ja nie wiem. Albo zaraz sobie... Właśnie. Czemu na to nie wpadłem wcześniej? Że tą szczepę mogę do złoża zostawić, a skoro muszę tam cofać, to by przydała mi się... Aby mi się przyczepa. No i dobra. Wypożycz. No nie, te zakręty pierwsze są przerąbane. No ale możemy się przejechać tego. Dobra, cofaj syn. Kto tam ma rzepaku tyle? A Trion znowu. Ciekawe, czy znowu przyzwoni w moją walkę, czy teraz się zmieści. O, ile... O, jen, ile wapna. O, ja pierdzielę, ile wapna. Raz, dwa, trzy. I może jeszcze gdzieś... I tutaj pewnie jeszcze wapno będzie. Nie, tutaj było ostatnie akurat wapno, ale tutaj na pewno będzie wapno już. No to grubo będzie. To będzie grubo później. Będzie ciekawe później. Wapnowanie. No dobra, Trion się wysypuje, widzę. Na mapie widzę. Ten tam kosi. Ten też kosi, więc wszystko gra. Ile ten miesiączkarny jedzie? Kurde. 11. Przyszedł FPS-y włączyłem.
A, i on tutaj tę swoją wcinkę też będzie musiał zrobić. Przecież pomimo tego, że i tak kukurydzy nie ma. No bo ja ją skosiłem tutaj, bo tam zacząłem kosić. Dasz radę? Dobra. I teraz z pół przejazdu będę na pusto jechał. Więc nie bójta się. A ja i tak przejechać tutaj, bo muszę przejść do tego pierwszego punktu dojechać. Z nim. Tego muszę tutaj stać, więc teraz będzie przejazd, pół przejazdu na pusto. To bym w sumie zdziwił, że się skarnia 11, a nie 10. Mówię, a to 10, a nie. On mnie wyprzedza. Teraz w prawo powinien już kręcić, bo gdzieś tutaj był... Tutaj gdzieś był kurs zatrzymany. Teraz to będzie szło. Już drugie kółko to już będzie szło. Już nie będzie tyle na obrotach cofania. O, ja muszę takie, żeby on bardziej sieczkarnia była przede mną i sypała sobie po skosie, bo wtedy lepiej to dużo leci. Dobra, pobrało się. Więc teraz piątka. Bo promocję sobie pobieram, jakby coś pytał. Teraz piątka i szóstka musi się pobierać. Yeah. A po Polsce kiedy? No i dobra, ten tam druga, bo zaraz będzie pełny. A ja naczepę gdzieś też obok zostawię i... No. Nie ma. 1. 7. A bo ja go przyblokowałem, bo musiałem trochę na przejeździe, ale dobra. Taranina. 54 tony już, więc fajnie to leci. Archiwum 6 musimy teraz pobierać. No i dobra, wszystko się pobiera, więc nie ma problemu. Może nagrywać dalej. Chyba zrobię tak, że zostawię tą naczepę tu. I zobaczcie, co zrobię. Ja ją sobie później muszę ściągnąć, stąd nie ma problemu. O! Ty, no chciałem się zrespić, ale nie w drzewie. Dobra, może być. Podczepię szybko tą Bergmankę i się tepam znowu na pole. I jedziemy dalej z kieszonką. No i dobra, już jestem na polu, więc można jechać dalej.
Bo ja chcę jak najwięcej z tego, na tym odcinku skoczyć te kieszonki, żeby potem po odcinku nie walczyć. No i tak będę musiał jeszcze dużo po odcinku walczyć z tego, co widzę, bo za dużo to ja nie skosiłem tego pola. Więc i tak będę walczył po odcinku i tak. Co ten człowiek robi? Nic nie robi. Ten z rodem był? Dobra. Dziesiąta. Średnie polskie. Dobra, nie interesuje mnie to jakiś safe. Ale za chwilę będą się fajne filmy obejrzeć. Twój kanał. 24 godziny temu. Felsbrun był opublikowany. No bo jest sobota. A ten film jest na środę. Więc nagrywam do przodu sobie znowu. Bo mogę. I lubię. Ja lubię mieć do przodu zawsze nagrane, więc... No i powinien skoczyć, no. Halo, YouTube. Video. Dobra. Na wstecznym. I czekam. Pięć sekund temu i elegancko. Jak? Nie wiem. Nie wiem ile kilometrów, skąd mam wiedzieć. Nie wiem. Panie. Dawaj, 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 dawaj. Przeczekacie, że nam wróci, bo właśnie nie złamy. To nie zależy ode mnie. Bo ja na pewno dzisiaj chcę dużo odcinków nagrać. Jak się uda. Bo dziś sobota. Więc trzeba wykorzystać ten dzień. Tak. Trzeba wykorzystać dzień sobotę. Na nagrywanie zawsze. Bo sobota jest taki dzień, że ja mam wolny. I mogę w sumie od rana sobie nagrywać. No i dobra, nie będę tutaj męczył tej sieciarni, tylko już jadę. 55 ton. I tak bym się zawrócił, to ile by on mi tam tonę dosypał i koniec by było. No zaraz będę grał w tego CS-a samego. Jeszcze jedną szczepę sobie zrobię, żeby chociaż było coś na odcinku. A resztę save'a to ja sobie ogarnę później. Tylko, że po odcinku będzie trochę szybciej się ogarniało, bo wiadomo, tak. Nie będę musiał jeździć takiej trasy. Tylko się będę tepał na silos i tyle. I też to będzie dużo szybciej szło, nie? Ale to tam nie ma problemu. Się ogarnę. Ważne, żeby się odcinki zgadzały. Ale w kolejnym odcinku będą żniwa i będą fajne żniwa. Mi się już podobają. Bo ja wiem, co tam będzie za sprzęt.
Możliwe, że będzie nowe pole. A jakie to? Chyba 30. Bo chcę tutaj ten środek mapy sobie wykupić. Na gotowo. I potem się zagłębiać w dół mapy. No i potem tam góra, tak? No i trzeba będzie Balerona skończyć. W tym roku. Znaczy w tym roku ja skończę nagrywać. A czy... No ten pod będą się po odcinku ogarnąć. W tym roku ja skończę nagrywać Balerona, a czy... Czy on w tym roku się pojawi na YouTubach, to nie wiem. No w sumie jest 2 razy w tygodniu, tak jakby. Bo kolejny poniedziałek jest dla Balerona. A że Gearcrux F15 nie wiadomo kiedy będzie, więc 2 razy w tygodniu z Balerą, więc jest trochę przewaga. Balerol ma przewagę. A to dobrze, że jest Balerą 2 razy, bo jest duża mapa, dużo roboty. A serię trzeba dusić. A po Baleronie jak się skończy seria? Jak się skończy seria, no to wtedy wiadomo, że się zwiększy inną serię. Tutaj w sumie nie wiem, jaką serię zwiększę. Może Fleta? Przecież Flet to jest początek serii, ale... Nie wiem, albo Elengrados zwiększę, zobaczę. Ja na końcu M-Klika. Bo Elengrad się szybciej będzie rozwijał, mi się wydaje, niż M-Klik. Bo Elengrad to jest taka mapa, że... Tam nie ma dużo pól. A M-Klik ma jednak 80 parę pól, tak? Ale to się da. Kurde, gdyby tam droga przez 30 była, to... Dwa... 10... Nie 19, tylko 10. Dobra, trzeba dokończyć ten odcinek i... Ten kurs trzeba dokończyć i... W sensie ja sobie go tylko nasypię, już nie będę go wywoził, tylko sobie go nasypię, tak? I idę na CS-a, bo już mnie na CS-a wołają. Więc... Muszę już iść. Już mnie tam wołają. Ciągle to w radę leci. No, dobra. Dobra. Jak tutaj idzie pobieranie tego? Co ja klikam tu? To chciałem kliknąć. Dobra, 5 i 6 zaraz będzie pobrana za 3 minuty. No ja mówię, chcę jak najwięcej nagrywać 22, bo... No chce mi się w nią grać. A 19 no to na wtorek mam dopiero do nagrania. Czyli na wczoraj. Timelapsa widzieliście. Ja go jeszcze nie nagrałem, ale timelapsa tam wie, to ja tam mogę sobie nawet w nocy go nagrać. Jak jest pełna chata. A jak jest wolna chata, no to staram się wykorzystać ten czas na głosowe odcinki. No, Felsbrun na pewno w czerwcu będzie skończony. Czy to będzie połowa czerwca, czy koniec czerwca, nie wiem, ale na pewno w czerwcu będzie zakończony. W czerwcu na pewno będzie zakończony. To już jest więcej niż pewne, bo ja teraz mam żniwa i siewy. No bo zostały dwa... Ostatnie 2 sezony zostały na Felsbrunie, więc... Więc będzie tam... Będzie fajnie. Nie będę mówił, co będę robił na Felsbrunie, bo... Bo nie wiem, czy to wyjdzie w ogóle. No i Czech, na Czech Valery też będą ostatnie 2 sezony, a Czechy są co 2 tygodnie, więc... Tam wychodzą po 2 odcinki ze żniw, 2 odcinki ze siewów. 4. No to jak dobrze pójdzie, to Czechy się w sierpniu skończą. A jak nie, no to
No to we wrześniu ostatecznie. I wtedy już tylko mi wielmoża zostanie z 15 i będzie spokój. Dobra, jeszcze ten przejazd zrobię. Jeszcze przejazd, no pół przejazdu jeszcze zrobię. Dobra, teraz jak sobie zacząłem paskami kosić, to dosyć zaczęło ubywać tego pola. 9 metrów to fajnie idzie. Jakbym miał takie jeszcze z pół godzinki odcinka, to myślę, że jestem w stanie to walnąć. Ale dobra, mam pół godziny, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, ciepło, tylko przejść, papa. Tylko oczywiście sobie dopełnię tę przyczepę i się pożegnam. No i będzie fajnie. 10. sezon to już jest. Dobra, 56 ton. Także ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, papa. New Holland. Jest prawie pełny. Na razie, papa.